Ostatnio oglądałem sobie pewien serial i nagle jeden z aktorów powiedział, że nie patrzył się w lustro przez 2 dni. Niby nic takiego dziwnego, ale ja w tym momencie zatrzymałem sobie film i pomyślałem sobie, co gdyby rzeczywiście nie patrzył się w lustro przez 2 dni. Z pierwszego punktu widzenia wydaje się być to w miarę proste, ale później, gdy zaczniemy wgłębiać się bardziej w szczegóły, to okazuje się, że tak naprawdę każdy z nas lustro używa bardzo intuicyjnie. Wiadomo, że to czynność jak najbardziej do zrobienia, ale ja chciałem zobaczyć, jak będę ja się czuł w momencie, gdy na przykład po 2 dniach nie będę w ogóle wiedział, jak wyglądam. Także co? Sprawdźmy to! Przez fragmenty, które za chwilę zobaczysz, może mocno ucierpieć twoja godność. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Nie, no taki żarcik sobie. Dobra, także dzień dobry. To jest chyba, nie wiem, 5 lub 6 godzina mojego challenge'u. Spotkałem właśnie widza, dzień dobry. No, jestem w tym momencie na komunii, trochę ciężko. Są lustra, jest dużo luster, co nie? No, jest dużo luster, ale jest fajnie, ładne miejsce. No, ładne są miejsca, tam ktoś sobie łowi ryby. Tak, i za chwilę, słuchajcie, sobie poskaczamy troszeczkę na trampolinie. Jak widzicie, okolica jest, no, całkiem fajna. Nie zdradzimy, gdzie to jest oczywiście. Ale będzie fajnie. Słuchajcie, znajduję się właśnie w lesie, naprawdę w mega fajnym lesie, zresztą jak widać. I chciałem w tym momencie powiedzieć wam, dlaczego w ogóle robię taki challenge właśnie w takim miejscu. Tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie tutaj, jak widzicie, przez 15 godzin nie będę miał właśnie dostępu, no nie wiem, do telefonu. Siłą rzeczy nie będę mógł właśnie spojrzeć w lustro. Chociaż prawie, ale to prawie już złamałem sobie ten challenge, bo gdy sobie szedłem tam właśnie do tej restauracji, to jakby moja twarz odbiła się w szybie. No ale na szczęście nic nie zobaczyłem, także póki co. Ale póki co tak naprawdę nie mam pojęcia, jak nagrywam. Spytałem się tylko widza, czy przypadkiem nie jestem gdzieś tam brudny, czy co. On powiedział, że wszystko jest w porządku, ale generalnie po każdym posiłku myję sobie twarz, żeby, wiecie, przypadkiem nie mieć jadłospisu, co jadłem. W momencie tam są jakieś dmuchańce czy coś. Spróbuję wam tam coś ponagrywać. W sumie trochę głupio wygląda, jak 15-latek sobie tam skacze na dmuchańca, który jest do 6 lat chyba. No ale co tam. A no, jakbyście słupka zostawili, to w ogóle byłoby już super, mega fajnie. Dobra, to co, lecimy dalej. Mam nadzieję, że uda nam się do tak naprawdę wieczora nie spoglądać w lustro, a później oczywiście zaczynamy kolejny dzień, już ostatni. Jutro w ogóle jest szkoła, w którym nie mogę się popatrzeć na samego siebie. Piona. No ja w ogóle nie jestem popowana. Okej. Słuchajcie, chcecie więcej takich odcinków albo fajnego w ogóle kamerzysty? Chcecie więcej takich odcinków z jakimiś innymi challenge'ami, to zostawcie tutaj, ile mają zostawić? 1000? Więcej, nie wiem, więcej chyba. No zostawcie 15 tysięcy, w górę. Nie, dobra, 5 tysięcy i będzie taki kolejny challenge, także... Tym razem specjalny challenge. Tak, ja mam nadzieję, że do końca swojego poniedziałku nie spojrzę w lustro. Okej, także ja już właśnie jestem w domu, no powiem wam szczerze, że jestem naprawdę mega, ale to mega zmęczony, ale równocześnie bardzo zadowolony, bo myślałem, że tak naprawdę w pierwszej godzinie już nawet tak z przyzwyczajenia popatrzę się na lustro, ale nie, ciągle byłem skupiony, ciągle się pilnowałem. I w sumie bardzo dobrze, teraz sobie odpalam komputer i mam nadzieję, że przez przypadek nie włączę jakiegoś programu, bo często sobie z przyzwyczajenia jakieś tam włączam programy, nie wiem, OBS, gdzie mnie widać, więc też będę musiał się kontrolować. Widzimy się w sumie nie wiem kiedy. Także dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Znaczy nie, to w sumie widzieliśmy się dzisiaj. Wiem, że wieje wiatr. I słuchajcie, idę sobie właśnie do szkoły. Jest godzina 16, tak, byłem już w szkole. Idę do szkoły po raz drugi, ponieważ dostałem fuchę od pani dyrektor, żeby coś tam ponagrywać. Od czasu do czasu właśnie dostaję takie zlecenia, żeby tam sobie gdzieś połazić, ponagrywać. I jest to podczas lekcji, to jest akurat fajne, ale w tym momencie, no, po szkole muszę sobie, wiecie. Dlatego mam ze sobą aparat, statyw, 3 karty pamięci i 2 z matmy. Taki śmieszny żarcik. Słuchajcie, zorientowałem się, że przecież 48 godzin to są 2 doby, więc jutro niestety też muszę wykonać ten sam challenge. Jestem już w sumie przyzwyczajony, ale jest naprawdę mega, ale to mega ciężko. Ale to oczywiście po sobie tego nie pokazuję, ale naprawdę jest mega, ale to mega ciężko. Okej, moi drodzy, a więc jest to będzie godzina 18:46. Ja w tym momencie wróciłem już sobie do domu. Znaczy nie teraz, jakieś pół godziny temu. I powiem wam tak, póki co jest mega, ale to mega ciężko. Nawet nie da rady się tego opisać, ale naprawdę ja już chcę skończyć ten challenge i jeszcze mi się przypomniało, że przecież
48 godzin no, to nie są dwa dni, tak? Czyli, że nie wiem, poniedziałek i wtorek, bo to jest jedna doba, to jakby liczą się tylko godziny. Więc w tym momencie wytrwałem już ponad jedną dobę. Jutro oczywiście czeka mnie to samo. Do godziny, słuchajcie, około 9, bo o 9 zacząłem ten challenge. No i naprawdę było kilka takich sytuacji, w których już myślałem, że polegnę, bo przychodziłem obok jakiś luster, obok jakiś szyb, w których się odbijałem. No ale starałem się nie patrzeć i póki co, moi drodzy, nie polecam naprawdę nikomu takiego challenge'u, to jest najgorszy challenge. Moi drodzy, niestety nie udało się wykonać tego challenge'u, jest właśnie godzina chyba 22:30, coś koło tego. No i co, brałem sobie prysznic i z przyzwyczajenia popatrzyłem w lustro. Tak, przestałem myśleć i to było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, możecie strzelić łapkę w górę, naprawdę bym się nie obraził, subiekt też zawsze mile widziany. No i co, widzimy się już niedługo w przyszłych odcinkach. Przepraszam, że ostatni odcinek był właśnie tydzień temu, postaram się, żeby teraz były filmiki coraz szybciej. Także to na tyle, jeszcze raz dzięki za dzisiaj i elo.